Witam Was w kolejnym filmiku. Już dawno prosiliście mnie, żebym Wam nagrała moją toaletkę, którą mam tutaj właśnie na wakacjach w domu. To jest tak naprawdę zwykłe biurko. Nie pytajcie mnie, skąd ono jest, bo nie mam zielonego pojęcia, bo to biurko ma kilka ładnych lat w ogóle. Więc nie zadawajcie mi tego pytania, bo naprawdę nie wiem. I po prostu zwykły przypadek, że ono pasuje tutaj do koloru innych mebli. Ja je wiozłam z tego Zieleniej Góry, więc tak. Co wam jeszcze tutaj powiedzieć na jego temat? No w sumie nic. I zwykłe biurko. O, zresztą wam pokażę, wstanę. Widzicie, tu mam... O. Tutaj trzymam przeważnie wszystkie moje kosmetyczki, w których mam pełno kosmetyków, jedna się nawet nie zapina, bo to jest taka z rzeczami podróżnymi i zawsze na wierzchu są te rzeczy. Więc tak, bo ta jest potem zwykła szuflada. W tej szufladzie trzymam raczej rzeczy, których używam na co dzień, jakieś lusterka, jakieś tam patyczki do uszu. Tutaj mam poprzekładane resztki kremów do takich właśnie małych słoiczków podróżnych. Mam jakąś bazę też, którą używam. No, ogólnie takie różne rzeczy, które używam na co dzień. Tutaj jest taka wnęka w sumie, no, taka taka półeczka jakby. Tu mam patyczki do uszu, tu mam szczotkę, którą używam codziennie. Tu mam czarną hennę i brązową hennę. Mam jakieś okulary, tu mam biżuterię schowaną. Ale ja mam dużo biżuterii, więc mam dużo różnych miejsc, w których trzymam biżuterię. Tu jest jedno z nich. Ten w ogóle, ten pojemniczek jest z Biedronki, bo była promocja. A tutaj jest moje kolejna półeczka i tak dalej. To chyba pewnie powinno być na komputer, ale ja to wykorzystuję jako głównie rzeczy do włosów, bo tam mam wszystkie rzeczy do włosów, a tu mam jakieś mgiełki, balsamy. Tu mam same jakieś waciki w takim koszyczku u góry, kosmetyczki, które są puste. Na samym dole, no to mam jakieś rzeczy na zapas i tu mam kontakty, o, schowane tak ładnie. Jak mam ochotę używać suszarki, czy tu mam lokówkę, to używam. Zapas oczywiście chusteczek musi być. A tam mam lakiery do paznokci, zwykłe i hybrydy. Tam jak przywożę sobie na wakacje, zamierzam kupić sobie drugą lampę do paznokci, bo tą chcę tutaj zostawić. Mam jeszcze taką dużą. Ale chcę jeszcze jeden mostek taki mały kupić, ale ten czarny tutaj zostaje. Po prostu sobie z AliExpress, mówię mały, to Wam od razu zrobię jakiś taki mały haul z Ali. Przenosząc się na górę, o, mam tutaj bardzo dużo rzeczy. I to się dosyć często, no to się może pozmieniać trochę, bo wiadomo, ja część sobie rzeczy dokupuję, coś mi się tam kończy, coś tam ze sobą przywożę, coś zabieram. Takie różne rzeczy, może polećmy od tej strony. Tutaj czekają dwie maseczki. Na pewno test tej maseczki już widzieliście na bank, bo ona była jeszcze przed Wrocławiem, a ja Wam ten już Wrocław widzieliście. Tak? I nie wiem, czy już widzieliście tą, czy nie, ale specjalnie dla Was zakupiłam, ona czeka cały czas, nie mam czasu ją zrobić, a liczę, że ją zrobię dla Was i będzie. Chcę też wypróbować inne z tej serii, ale na razie się wstrzymuję. Na razie ich nie zakupuję, zobaczymy jak będzie działać ta pierwsza. No i tu oczywiście mam opakowanie tych chusteczek mokrych, które używam do makijażu. One są też świetne do sprzątania, jak ktoś potrzebuje, przyjemnie pachną, więc polecam. Kupiłam sobie w takim ładnym opakowaniu, bo były w Biedronce. Tu mam kubek, obecnie nie mam na niego podkładki, ale to jest chwilowe, bo podkładkę zmieniam. Chcę na inną sobie zmienić, dlatego na razie nie mam podkładki. I tutaj wiadomo, kubek nie chciał się domyć, będę musiała go czymś wyszorować chyba, bo to woda, więc woda zostawia osad niestety. Więc tu mam dalej, tutaj mam wszystkie rzeczy takie do rzęs i do brwi, tak, ewentualnie mam liner, widzicie, eyelinery tu mam, ale nie wszystkie. Tu mam beauty blender schowany, którego już się nie da domyć, bo to jest taki, wiecie, podróbka i ja też nie przypadam za beauty blenderem, miałam przygodę i niekoniecznie, na sucho, tak, na sucho go lubię używać, ewentualnie delikatnie, naprawdę o ciupinkę zwilżony. Poza tym jednak wolę
albo palcami wklepać, albo pędzlem. Jest mi znacznie wygodniej. Albo tą taką, wiecie, szczoteczką. Ja mam zestaw tych szczoteczek. To jest super. Tu mam kolejny kubeczek, bo ja mam kubki głównie same, w których są pędzelki, które przywiozłam ze sobą z Torunia i będę je wymieniać, w sensie te wezmę, znaczy te na razie sobie tutaj zostaną, ale później będę, te zabiorę sobie do Torunia, a te co mam w Toruniu przywiozę tutaj, bo już tamtym się trochę rozwalają, a mi tu jest, no, mniej czasu spędzam tutaj niż w Toruniu, więc sobie wymienię pędzle. Dalej mam jakieś cienie do powiek w sztyfcie i jakieś kredki do oczu kolorowe, eyeliner, jakiś złoty, srebrny, takie szmery, bajery, pierdoły. Tutaj oczywiście mam różne paletki do oczu. Nie będę tego rozbierać teraz, bo po prostu mam tutaj, tu mam rozświetlacze i tu mam rozświetlacze, w których dwóch białych mam rozświetlacze. Tu mam tą najnowszą paletkę z Revolution, jestem z niej bardzo zadowolona. Pod spodem mam kolejną paletkę z Vibo. Mam raz, dwa, czy mam trzy paletki z Vibo, tą mam jakieś z Chińczyka, te tutaj w kropeczki, to jest z Chińczyka. A tu mam, kiedyś jeszcze chyba byłam w technikum, kupiłam sobie taki kuferek z kosmetykami, wiecie, taki rozkładany. Powiem Wam, że jak gdzieś wyjeżdżam, potrzebuję dużo kosmetyków, to spoko jest sobie to zabrać, ale raczej tak nie wyjeżdżam, więc używam na jakichś sylwestrowych makijaży tutaj, jak jestem w domu. No, co tu mam? Tutaj, o, jak widzicie, mam jeden i drugi z Lady Code by Belle z Biedronki, jeśli chodzi o makijaż, podkłady. Znaczy to się nazywa Fluid. To jest Fluid. Super matujący, a to jest Daily Defense Cream. Obecnie nie używam w ogóle, bo jest za ciepło, uważam, że to nie ma sensu. I zresztą tu mam resztkę i tak bardzo go uwielbiam. Będę musiała się rozejrzeć w Biedronce, czy mają go, czy już mają jakąś inną serię. Ale tak, bardzo go lubię. A tutaj byłam, zresztą widzieliście, powinniście widzieć, jak mi się wydaje, jak byłam w tym, na lwóweckim, w tym święcie lwóweckim lecie agatowym, przepraszam, to zakupiłam sobie ten olejek różany 100% naturalny. No trochę kosztował, nie czarujmy się, mają własną stronę nawet ci i się zastanawiałam, bo obecnie to raczej średnio, żeby sobie dokupić, bo jeszcze nie poszłam do pracy, ale jak pójdę do pracy, no ja może to sobie dokupię inne rzeczy, bo mają naprawdę fajne. A ten różany jest cudowny. Chyba że ktoś nie może olejków, bo to jest taki olejek do wklepania w ciało, nie do mycia twarzy czy coś. Ale polecam. I co tutaj dalej mamy? Aha, tutaj mam miseczkę. Tutaj w tej miseczce mam wszystkie cienie do powiek, takie pojedyncze, czy coś, ale czy w kremie też, czy jakieś pigmenty. Właśnie tutaj wszystko sobie ładnie trzymam. A tutaj mam z Rival de Loop te takie kuleczki, ale one są zakręcane, mówię, byłam rozczarowana, że nie ma pompeczki. I oczywiście Bielenda Serum Zielona Herbata. Bardzo mi się dobrze sprawdza, to Wam mogę polecić, to jest bardzo fajne. I zaraz mi zgaśnie aparat, więc poczekajcie sekundę. Okej, wróciłam, gadałam ponad 8 minut, wow. Tutaj w tym roku nad morzem zakupiłam sobie opaskę do włosów. Wiecie, że ja kocham koty, więc z kocimi uszami i jak mi włosy wszędzie latają, to ja sobie ją po prostu zakładam i albo robię poranną, wieczorną, albo po prostu makijaż. I mi przynajmniej włosy nie lecą do oczu, ani na twarz, więc to jest fajne. Używam tylko w domu, więc do ludzi z tym nie wychodzę. Tutaj mamy trochę zakurzone lusterko z tego względu, że tu się po prostu kurzy, a ja nie wykonuję makijażu na co dzień, więc jeszcze go nie odkurzałam w tym tygodniu, a mówię, tu się bardzo kurzy. Tutaj tam mam jakiś pierścionek, jakieś tam sztyfty, to jest bronzer i róż. I oczywiście kamuflaż z Catrice, muszę pamiętać, żeby go ze sobą zabrać, bo ja go uwielbiam. Tutaj są takie, trudno nazwać, czy to nie są kieliszki, to są takie szklane kubeczki po świeczce. Tu kiedyś była taka świeczka żelowa, ale ją już dawno wypaliłam, potem wyczyściłam i tu mam jedne kolczyki, drugie kolczyki, tu mam małe kolczyki, a tu mam duże kolczyki. A jak przyjeżdżam na wakacje, to jest pełne.
ale ponieważ już się powoli pakuje, tak więc jest już prawie, że puste. Zostały tylko takie wakacyjne kolczyki, których używam tylko tutaj. Tutaj mamy podstawkę. To jest podstawka od mojego bonsai. Haha. Moje kochane, cudowne bonsai. Niestety miałam je bardzo dawno temu. I je mi mszyce załatwiły, bo miałam jeszcze doniczkę. Ona pewnie gdzieś jest. Jakiś kwiatek w niej stoi, pewnie inny. Ale niestety tutaj były mszyce i mi zjadły moje drzewko. I to było bardzo dawno temu. Chciałabym powrócić do bonsai, ale zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No, tej podstawki na pewno nie będę zabierać, bo ona mi tutaj służy na biżuterię. I tak jest tutaj pozabierana biżuteria w tej chwili. Oryginalnie miałam tu jeszcze jakieś kolczyki, jakieś tam spinki do włosów, takie fajne. A teraz mam bransoletki, mam te pierścionki, co sobie zamówiłam z AliExpress. O, uwaga, zbliża się, zbliża się, zbliża się. Kochanie, czy ty musisz mi we wszystkim przeszkadzać? Ona jest spragniona miłością. Teraz nam wlezie w kadr, tak. No, kochanie, schodzimy. Hyc, właśnie. Dobra, wracając. To jest taka fajna kamienkowa podstawka. Tutaj mam jakieś coś skądś, ale ładnie wygląda, ozdoba. W tym roku sobie przywiozłam taką świeczkę z nadmorza. Ogólnie lubię przywozić sobie te takie szklane świeczki, bo one są po 3 zł, więc to nie jest jakoś super dużo, a mają takie fajne muszelki. I tutaj to jest żelowa świeczka w środku i można już ją zapaliłam, widzicie? Ona się fajnie pali. I jak skończy Wam się, to tak, zostają Wam muszelki, które powinniście, jak chcecie je użyć ponownie, to trzeba je wymyć, oderwać ten metalowy od tego knota, więc to trzeba oderwać, wymyć i możecie zrobić sobie własną świeczkę, a możecie użyć do czegoś po prostu, tak jako, nie wiem, włożyć jakiegoś kwiatuszka, czy używać na jakieś pierścionki, kolczyki, takie pojemne. Ja zawsze coś takiego znajdę, wykorzystam, bo ja to lubię takie handmade, zresztą wiecie. Tutaj co mamy? Potem tutaj mamy takie fajne z pokrywką. Tutaj trzymam biżuterię, którą chcę ubrać, bo potem rano to ja nie mam czasu, żeby szukać nerwowo co i jak. A i tutaj jeszcze jedną rzecz na stoliku, to tak ładnie leży, widzicie. Jest maska do spania na oczy. Jest bardzo fajna, mięciusia, milusia. Jej na co dzień nie używam do spania, tutaj po prostu jest do dekoracji, ale jak byłam nad morzem, to spałam tak, że mi świeciło prosto w oczy, więc zakładałam to. Wyglądałam bardzo zabawnie, no ale przynajmniej mogłam się wyspać. No. Idąc dalej, tutaj mam... To była kiedyś góra od kominka, zresztą nadal tam na dole jest jeszcze trochę wosku, którego nie mogłam wydłubać. Tak, to jest miseczka od tego kominka, bo był kominek. I góra była właśnie na wosk, czy na jakieś inne rzeczy pewnie do roztapiania. I dół też w kształcie serduszka, gdzie się wkładało świeczko. Niestety góra mi pękła, sklejałam ją i stwierdziłam, że jak będę palić pod nią ogień, to ona znowu może pęknąć. A jak się ten klej, ten po prostu, którym to skleiłam, zacznie się rozgrzewać, może jakieś toksyczne rzeczy się z niego wydobywać, więc jednak stwierdziłam, dobra, nie będę tego używać. Więc sobie wzięłam jaką miseczkę i to jest miseczka na jakieś rozświetlacze, pomadki takie, więc wiecie, mam dużo tego. Kolejna miseczka to też są oczywiście jakieś pomadki, ale to są takie bardziej ochronne, przeźroczyste, jakiś olejek, dwa olejki tutaj widzę, Carmexa, Nivea, takie wiecie. No. Tutaj z przodu mam kosmetyki takie, które używam, czyli tu mam olej kokosowy, tu mam z Yves Rocher podkład, tu mam oczywiście puder bananowy, tutaj mi zostały dwa płatki, tu mam ten bronze powder, który sobie kupiłam, ale on idzie tutaj do tej miseczki, bo ja go używam jako cienie do powiek. No i tutaj mam puder z marka, którego nie używam ani razu w tym roku. Miałam go przetestować, ale naprawdę go nie używałam, nie otwierałam, niech leży zamknięty. Mam kuleczki moje i tu mam znowu bronzer. Tutaj natomiast mam ten krem z Nivei Mix Me i on tutaj zostaje, bo on jest taki typowo, jest jakiś kokos, ananas,
chyba przez kwinia, coś koło tego. On tutaj zostaje, ja będę się tutaj smarować, taki on jest letni. A tutaj jest maść arnikowa, ona podobno gdzieś wyczytałam, działa na worki pod oczami. Jest bardzo tłusta, więc rzadko ją używam. Ktoś próbuje się do mnie dostać? Nie, na szczęście nie. I tutaj oczywiście kolejny po świeczce, były trzy świeczki. I w tym pojemniczku szklanym trzymam sobie różne rzeczy, typu jakaś pinseta, jakieś szpatułki do kremów. Widzicie, maszynkę, tutaj pilniczek, takie pierdoły. Tu mam miseczkę, którą kupiłam w tym roku w Biedronce. I tu trzymam głównie gumki do włosów, a tutaj z tyłu jakieś jednorazówki z ziai i taki puszek do pudru, którego nie używałam w ogóle, ale jest duży i jest w razie W. Tutaj mam kolejne rzeczy do twarzy. Nie powiem wam, co to dokładnie jest. To jest taki krem pod, że mi tak mi się, tak, bo to jest krem pod fluid, no. Bo to jest po niemiecku, aż tak dobrze po niemiecku nie umiem. Uczyłam się parę lat, ale orłem nie jestem. Tu mam tonik, znaczy tonik, to jest hydrolat. Zielona herbata z Bielendy. Z tyłu mam dezodorant V oczywiście, bez dezodorantu to wiecie. Kolejna miseczka z różnymi takimi, ale już bardziej świecącymi rzeczami do ust. Takie zmieniające kolor, takie różne, wiecie. Tutaj mam taki mały kubeczek, w którym trzymam sobie rzeczy też do twarzy. Mam dwa na wypryski, mam pod oczy jeden i mam do odżywkę do rzęs, którą muszę znowu zacząć używać, bo znowu zaczęła mi wypadać. I włożyłam sobie tutaj ten taki Bright White, taki pen, on jest do zębów, rano po umyciu zębów tak, tym można wybielać, bo i tak się go zje i tak. On jest taki do zjedzenia, że tak powiem. Więc spoko, tu mam kolejny drewniany kubeczek i tutaj trzymam takie różne pomadki, w kolejnym trzymam pomadki matowe, ale to wiecie, teraz już część zabrałam pomadek matowych, bo już spakowałam. Tu mam kolejny do oczu, tu mam mój kochany Yves Rocher, on mi się już kończy. Skończyło się, jak zwykle, przegadałam. Będzie długi ten filmik. Tu mam mój kochany Yves Rocher, ja go muszę oczywiście zakupić kolejny, bo ten mi się już kończy. Tu mam znowu z Yves Rocher, ale to jest tylko pojemniczek szklany, bo tutaj włożyłam taki krem, który był no niemalże identyczny, tylko już nie pamiętam z jakiej marki, bo opakowanie wyrzuciłam, ale przełożyłam go tutaj, żeby mieć z pompeczką. To tak. No tu mam Bielendę, algi morskie dwufazowy, olejek jest spoko. Tu mam same korektory, w tym takim małym różowym, a tam z tyłu mam różne błyszczyki, pomadki, takie, nie wiem, po prostu mam dużo błyszczyków i pomadek. A lusterko, nie wiem czy wam mówiłam, hello, jest z Biełdronki. Zakupiłam je, bo nie było drogie. Z tyłu ma taki pstryczek, że się go włącza i wyłącza. I tutaj wystarczy przycisnąć. O! Jeśli świeci, powinno się naciskać, znaczy kiedyś to działało. A to wcale nie jest... O, widzicie? O, zgasło. Czasami się trafi, że zgaśnie, czasami nie. I zawsze z tyłu też wyłączam. Tak, więc no i tu, a tutaj mam powieszone muszelki, obrazek. Znaczy obrazek, to jest taka niby pocztówka Morze Bałtyckie, które kupiłam kiedyś nad morzem, ale robi mi za obraz. Ja lubię takie te, więc tak, tak to wygląda. Co wam jeszcze po bokach mogę pokazać? Po bokach tutaj na szafie zawsze wisi wieszak z rzeczami, które mam, wiecie, do założenia następny dzień. Tu mam perfumy poukładane z jakimiś moimi biżuterią w tych szkatułkach. Mój obraz, przepraszam, mój obrazek tam z tyłu malowałam. Kiedyś malowałam, jak miałam czas, teraz już nie maluję. Oczywiście najważniejszy punkt programu, drapak dla kota. Tak. Jeszcze wcześniej miałam tutaj dywanik i poduszkę na krześle, ale poszły do prania, bo trzeba je wyprać, zanim wyjadę. A potem już je po prostu położę, będzie czekało do mojego powrotu. Kot bardzo lubi jedno i drugie. No i tyle wam w sumie mogę powiedzieć. Już tutaj widzicie, torby wiszą, że się powoli pakuje, więc tak. A na oparciu krzesła zawsze wisi koc. Nie będę wam już pokazywać, musiałam wstawać tego.
Nie. I tak będzie super długi ten filmik, tak coś czuję. No ale widać, moja miłość kocia jest widoczna zawsze, wszędzie. I ile się tylko da. Może to odwrotnie położę. Tak, teraz będę się bawiła w układanie, bo stwierdzam, że coś mi nie pasuje. Tak, chyba w ten sposób będzie lepiej. Sama nie wiem, wiecie, tak zawsze układam, żeby ładnie wyglądało. Akurat posprzątałam. Uwaga, akurat posprzątałam, jest. Ale powiem wam, że jak się pakuję, to po prostu mam dużo rzeczy tutaj i jak je już spakowałam, to mogę wam pokazać, co i jak. Tak, będę robić maseczkę pewnie dzisiaj, albo jutro zobaczymy. Będę robić maseczkę. Tak więc, tak wygląda moja toaletka. Jakiś nie wiadomo czego nie ma. Mam po prostu bardzo dużo rzeczy na bardzo małej powierzchni. I też nie chcę zagracić za bardzo. Niektóre rzeczy lubię mieć na wierzchu. Na przykład wszystkie moje pomadki wolę mieć na wierzchu. I nawet nie mam gdzie ich schować za bardzo. Ale mi to nie przeszkadza w wyglądzie. Tak więc... tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Ja lubię moją toaletkę. I cóż, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Wszystkie moje social media macie oczywiście wypisane pod spodem filmiku, więc w opisie filmiku, tak, już mi brakuje słów, bo długo do was gadam. Więc wszystko macie w opisie pod filmikiem. I cóż, zostawiajcie komentarze, łapki w górę. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!